Good morning! Witam w kolejnym vlogu. Takie dzisiaj śniadanko zrobiłam, niedzielne, proszę bardzo. Papryka, Czy ty ja pomidorek, ogóreczek. Tak, kiedy ty to to zrobiłeś? Ty zrobiłem dopiero wszystko, wstałeś. ja wstałem, wszystko Ty zrobiłem i dopiero teraz wstałeś. Kto mi pokazujesz. tu znowu przestawił moje Nie mam ustawienia? Muszę GoPro. kupić nową kamerę. Na święta sobie może kupię nową I kamerę. GoPro kup. GoPro, a po co? Żebym mógł nagrywać nasze ekstremalne... Tak, a co my robimy ekstremalnego? Nasze ekstremalne pływanie, Chodzimy do skakanie. sklepu. Nie wiem, jak ci się... Chodzimy po sklepie. Dobra, możesz już wyłączyć te Lubię. kiełbaski. Także kontynuuję, bo Sławek mnie oczywiście znowu przerwał. Pomidorek, ogóreczek, jajeczko nawet ugotowałam i do tego frankfurterki. Kolinek był dzisiaj na noc u babuni. Dzień dobry. Halo. Chilluję. Chillujemy, tak. Ciekawe, czy to się nagrało. Słopek! Powiedz, co robię, nie? Make-upuję się, tak? Sławek kazał mi nagrywać, jak się make-upuję, bo to jest też część mojego YouTube'owego style. Sławek dzisiaj bawi się w moją kamerzystę. Tak, maluję się, kochani, teraz. Później jedziemy do moich rodziców. Ja przed tym jeszcze mam klientki i to jest w ogóle ostatnia niedziela. Moja i ostatnia pracująca niedziela. O, tak miałam powiedzieć. Przejście. Cyk. Nakładam właśnie teraz na twarz L'Oreal True Match. Kiedyś go używałam i właśnie teraz ostatnio do niego wróciłam i jestem, powiedzmy, no dość tak zadowolona. Dobra. Kolejny krok to Laura Mercier. Kuwerek. Żeby się tak nie świeciła. Jak od Sławka. Nie powiem co. Okej. Okay. Puderek od oczy, rzecz jasna. I w sumie też na całą twarz. Sławku, możesz już iść, już, bo troszkę niekomfortowo czuję się w tej sytuacji. Masz przed. Dy, 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 dy. Nie pokazuję tak z bliska, się krępuję przez no. Ej, ej! Co ty gadałeś, to braciszko? Ej, ej! No tak! Idziemy właśnie do sklepu ogrodowego Bosrond. Jest to tak cudny sklep z różnymi ozdobami na jesienno-zimowymi, że sobie po prostu nawet tego nie wyobrażacie. Już nieraz wam pokazywałam, a słabo mi się ze mnie śmieje, ja nie wiem dlaczego. Ten sklep jest tak naprawdę bardzo niebezpieczny dla mojej osoby. Co? No co mam pokazać, nic nie widać. On jest ogromny, to jest, o zobaczcie, cały ten budynek, to jest ten sklep. I no tam można dostać po prostu oczopląsu, nie? I to tak mało powiedziane po prostu. Naprawdę. Cudne są tam, a co on? Zobaczcie dla maluszków, jakie piękne bombki. Weźmiemy sobie takie trzy. Nie, jedną czerwoną, nie, wszystkie trzy te same w sumie. No zobaczcie, jakie to są piękne dynie. Wzięłam sobie jedną taką. W sumie to czekajcie, chyba widzę lepsze. O, hejo! Nie wiem, którą wybrać, Sławomir. Nie. Nie, ale są tak ładne rzeczy, że naprawdę ciężko jest się zdecydować. Mam kasztana. Nie, Słabuś, ja chcę zrobić taką ładną kompozycję z tych wszystkich dyni.
Tylko jeszcze nie wiem, gdzie to wszystko dam, ale coś się wymyśli. Trzymaj to. A może grzybka halucynka sobie weźmiemy? Cięcie. Zobaczcie, jeszcze tutaj takie malutkie dynie. Wzięłam jedną taką. A zobaczcie, te wyglądają jak mini arbuzy. Fajne też. Sławomir, czekaj. Ja potrzebuję czasu, żeby moja wyobraźnia rozkwitła. Muszę pomyśleć. Co z tymi dyniami zrobimy? Nie wiem, gdzie się postawię. Dynie! Wchodzimy teraz do krainy jesieni. Jak mi się tu podoba. Zwariuję, Sławek. To jest zakazany sklep dla mnie. Zobaczcie, ile tutaj jest pracy włożonej. To jest niesamowite. Sławuś, jaki klimat robimy w tym roku? Różowy, nie? Ja chcę różowy klimat. Mam samych synów, to chcę chociaż klimat różowy na święta. A tutaj mamy już klimat świąteczny. Aha, mama chciała ten zapach cynamonowy w proszku. Zobaczcie, lampeczka grzybek. Muszę ją znaleźć, bo nie wiem, gdzie one są, a bardzo mi się podoba. Myślę, że fajnie to będzie wieczorem wyglądać, taka lampeczka. Tu mają tyle tych bombek, że naprawdę ciężko zdecydować się na jeden klimat. Tu mają, wiecie, przechodzicie sobie z pokoju do pokoju tak jakby i w każdym pokoju jest inny klimat. I takie coś też by było fajne, swoje pozostawić koło choinki, nie? Fajnie to wygląda. Też bym wzięła takie jedno. Ale słuchajcie, jak wybudujemy się w Polsce, będziemy mieć jeszcze swój dom wybudowany, to sobie do dużego pokoju na święta. Nie, no fajny, nie? Potężny. Mega. No. Jest ich więcej. Patrz ten. A ten ile? Nie powiem wam, bo nie ma ceny, ale tamten 750 euro jedyne. O, i tu mam jeszcze piękny jesienny klimat. Tak w ogóle to nie miałam wam nagrywać dzisiaj. Jak to się nazywa? Świątecznego klimatu, no ale ciężko było tak jakby nie nagrać tych pięknych widoczków. I tak w ogóle w tym roku będą też vlogmasy. Planuję nagrywać vlogmasy, bo to też będą, wiecie, pierwsze święta bliźniaków, więc fajnie będzie mieć taką pamiątkę vlogmasową. Także tych świątecznych ujęć będzie dużo, dużo więcej w tym roku na moim kanale. Tak, już po zakupach. Później wam pokażę, co kupiłam. Kupiłam kilka rzeczy wiosennych, nie wiosennych, tylko jesiennych i kilka rzeczy no, na świątecznych już, no bo nie mogłam się powstrzymać. Przyjedziemy teraz do mamy na obiadek. Mój wędrownik, kochanie, tęskniłeś za braciszkami? Ojej, tak się stęskniłeś za braciszkami? Ojeju, super aniołku. Zobacz, jak się stęsknił nasz syn. Pięknie. Tak wygląda. Tak, tak. Wzięłam jeszcze olibolki, bo tam stała taka budka właśnie z olibolkami. Olibole to są chyba takie... Mamo, co to są olibole? To są takie pączki, nie? Pączki bez środka tak jakby i to jest posypane cukrem, pudrem. No, bez dżemu, ha, ha, ha. Colin, coś ty tu zrobił teraz? Go zbieram. Colin powiedział, babcia, wszystkiego najlepszego i rzuca papierkami. A w ogóle jeszcze chciałam wam powiedzieć, że Kolinek chodzi już przez tydzień do szkoły. Do dużej szkoły. Do dużej szkoły, do przedszkola tak naprawdę. I Kolinowi tak straszliwie się podoba, że jak ma środy i piątki krótkie dni, od 9.30 do 12.15 mają w środy i w piątki krótkie dni, a tak przez resztę tygodnia mają od 8.30 do 14.50, to jak mu mówię, że ma krótki dzień, to Kolinek bardzo się smuci i krzyczy, że on nie chce krótkiego dnia, prawda? Nie. Dobra, go nakarmię. No daj, ja mu dam. No ale to i tak, pierwszy jeden, potem drugi. I w ogóle chciałam jeszcze powiedzieć, że Kolin jest dużo, dużo bardziej taki, wiecie, spokojny i ogarnięty, odkąd chodzi do szkoły. Dużo lepiej śpi, no znaczy, no ogarnięty jak ogarnięty, prawda? Chodzi mi o to, że lepiej śpi w nocy, że się nie budzi z wrzaskiem, że nie piszczy, nie krzyczy, nie zgrzyta tak zębami. Także no jest dużo lepiej. Are you okay?
Vanessa włączyła jakiś horror i teraz po obiadku leżymy i oglądamy horror. Jak ciasteczko do zjada. Tak, horror o ciastkach. Nie, no nie wierzę w to. Vanessa, co to jest? Serio? Five Nights at Freddy's. Co? Five Nights at Freddy's. No. Mam 9 lat na ten film. No, Five Nights at Freddy's. 9 lat to ty jeszcze nawet w pampersach chodziłaś, dziewczyno, więc się ogarnij. Nieprawda, w grupie 5. No, czyli jeszcze w pampersach chodziłaś. Moja mama ogłosiła, że chce iść na walkę Fame MMA. Moja mama się przygotowuje. Kto jest chętny? Mama idzie na... nie, mamy Cloud MMA czy Fame MMA, nie wiem co to jest. Dobra, Kolin będzie moim pomocnikiem, no dawaj. Także kto jest chętny? Uciekaj. Dziewczyna rozbujać. Żeby nie było, moja mama piła tylko herbatkę z miodem. I raz. No to załamka. Ty ci brzuch masz takie, te? Masuję od razu. Masuję i potem jak widzisz, jak chudniesz, to sobie tu odpinasz po jednym. Ta, ale no oczywiście. Damy znać, czy pomaga. Tak, wracamy do domku i zostały nas... Ty zapomniałeś, że tu jest droga zamknięta? Otwarta. A nie, to możesz jechać. W jedną stronę. Ciężkie warunki pogodowe. Tak leje i gdzieś tam był taki piorun przed nami, że ja myślałam, że to jakaś, nie wiem, że mi się to śni. Dobra, zrobimy sobie teraz haul, mini haul zakupowy, bo w sumie nie kupiłam tak dużo, jak myślałam. Mam tutaj dwa takie zapachy w proszku. Zaraz sobie wezmę ten tą cukrową, różową chmurę i to sobie możecie na przykład wciągnąć do odkurzacza i podczas odkurzania bardzo fajnie wam będzie pachnieć w całym domu, ale możecie sobie to też dać na przykład tutaj do takiego kominka. Teraz sobie wsypię i sobie przetestuję. Do mojego saloniku paznokciowego wzięłam sobie taką fajną świecącą choinkę. Ona się bardzo ładnie mieni tym światłem, zobaczcie. Halo, co tam się dzieje? Piękna, ale w sumie ta choinka też bardzo ładnie wygląda tutaj na tym ciemnym tle. I dokupimy chyba jeszcze jedną taką tutaj. Wzięłam jeszcze takiego grzybka z brokatem, to teraz na okres jesienny. I tutaj trzy takie ozdobne dynie. Tylko jeszcze nie wiem, gdzie je dam. Później wymyślę i zobaczę, jaki będzie efekt finalny. I wziąłam sobie taki syrop do kawy o smaku białej czekolady. Zawsze kupuję karmel. Tym razem wyczaiłam właśnie białą czekoladę. Jeszcze nie widziałam tego syropu, tego smaku, więc wzięłam na wypróbowanie. I w sumie to wszystko z moich dzisiejszych zakupów. Jeśli chodzi o ten zapach, to tak pachnie, że aż mnie po prostu mdli. Troszkę za dużo tego dałam, a wydawało mi się, że i tak mało tego dałam. Co? Pokaż mamie. Co? No to chodź! Tata, chodź, ty też, tata! Szybko, zamieszanie! No nie, tato, widziałeś? Widziałam. Super! Klik. Klik. A pokaż, jakie masz niebo i gwiazdy w pokoju. Jakie niebo i gwiazdy. Ja cię! Pikachu. Colin Kosmit. Pikachu. Dzień dobry, 7:25, poniedziałek, dzień nagrywania. Będzie to dwudniowy vlog, tak jak często się zdarza na moim kanale. Słyszę, że już się Liam też chyba obudził. Tak, Liam. Szukuję Colina do szkoły. Już się wyspał i budzi swoich braciszków, prawda? Nie chcę spać? Nie chcę? I powiem wam, że tydzień temu, czyli pierwszy tydzień, jak Colin zaczął chodzić do przedszkola, to było naprawdę ciężko mi wstać, wiecie, po nocy z bliźniakami o tej 7:30. Ale teraz, jak przestawili godzinę, wczoraj przestawili godzinę, nie? Wczoraj w nocy przestawiali godzinę i jakoś tak łatwiej mi dzisiaj poszło i nie czuję się taka zmęczona. Nawet wstałam przed budzikiem i leżałam w łóżku i patrzyłam sobie w ścianę. Dobra, Colinowi śniadanko i lunch. Bye. Mama, you bye. Sławomir jego śniadanie. Sławomir wróbel.
Coś naprawdę nie jadek, no pa. Bye. Kolej ma dzisiaj długi dzień do 14.50, więc muszę mu dać chlebek, na przykład z szyneczką, on lubi chlebek z szyneczką. Owoc, jakieś może warzywo, zazwyczaj daję mu chleb, banana albo jabłko, ogórka kroję mu na kawałki i co jeszcze? No i ciasteczko mu daję. Rano też robię mu herbatkę z imbirem, z miodem, z cytryną. I co jeszcze? No i soczek dodatkowy do tego, bo też musi mieć dwa napoje i tak jakby zamiast samego ciastka i owoca, to też właśnie chleb do tego w te dłuższe dni, a w krótkie dni właśnie tylko ciastko i jakiś owoc i jedno picie. Teraz tutaj są mojego najstarszego aniołka. Wyspałeś się chyba dzisiaj, co? Tutaj szybko poszłeś spać, co, Lisiu? Też krozanta na śniadanko? Tak? Pierwsze się ubierzemy, a potem zjemy krozancika, dobra? Zasłonić? Zasłonię może troszkę, co? Tak lepiej? Chodź. Na kolanka cię wezmę, na kolanka cię ubieram, dobra? No jesteś na rączkach mój, o malutki. No to tak cię ubiorę, dobra? I słyszę, że Milan też już się obudził, bo słyszę, że tam sobie gaworzy sam do siebie. Wszyscy jesteście obudzeni dzisiaj. Moje synusie piękne. Moje piękne synusie. Dobra, Kolinku, jeszcze 2 minutki, mamy się ubieramy. Jeszcze musisz zjeść, umyć zęby, posmarować buźkę, zrobić włosy. I ubrać się przede wszystkim. A ty co? A ci co? Tylko oczy ci widać. Co się ci tak zakopał? Lilul. Krozanta z czekoladą? Tak! Ale Colin, nie musisz krzyczeć, możesz powiedzieć mamie normalnie. No ty krozanta! Dobrze, ale nie musisz krzyczeć, możesz powiedzieć normalnie. Tak, mamo, chcę krozanta. Ty nie zrozumiem. Że rodzic staje na głowie i robi wszystko, żeby dziecku było jak najlepiej, a dziecko jest tak niewdzięczne, że ja po prostu, no nie wiem, nie umiem tego opisać i nie umiem tego pojąć, powiem tak szczerze. I nie wiem, dlaczego tak jest. Jest to dla mnie po prostu absurdalne, naprawdę absurdalne to, co się dzieje. No ale co to jest? Liczę na to, że jest to po prostu teraz taki wiek i buntowniczy, że tak powiem, i że mu to i że mu to przejdzie. Bo jeżeli okaże się, że Colin faktycznie taki jest i tak mu zostanie i będzie coraz gorszy, no to ja dostanę do głowy, że tak powiem. Co? Colin, dlaczego krzyczysz? Przestań! Daję ci do... Halo! Zaraz się bardzo zdenerwuję. Daję ci do szkoły jabłko, ogórka, chlebek z szyneczką i ciastko, okej? Okej! Ogóreczko. Co się mówi? Mówi się dziękuję. I zobaczcie, tak wygląda lunch box od Colina. I tutaj mamy ogóreczka, to są takie mini ogórki. Myjesz ząbki? Tak, ale gdzie moja pasta? No na twoich zębach. Tak, szoruj. Ksi, 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 ksi. Ale moja pasta zniknęła. Ja sobie ją zabrał i tak nie tylko trzymał i ją... Super, masz wyobraźnię, Kolinku, super. Tak jak mówiłam, jest tu ogórek, jabłuszko, chlebek z szyneczką, tutaj ma jeszcze soczek. Może być? Chcesz sobie zjeść? Zęby myj, dziecko. Soczek, ciasteczko i tutaj robi się herbatka z imbirem. Ja robię herbatkę z takim, wiecie, prawdziwym, świeżym imbirem. No i wszystko w sumie do plecaka. No nie, na odwrót. Odprowadziłam Colina do szkoły. A, cześć.
Milanek się tu jeszcze bawi. Jeszcze w piżamce, zaraz się przebierzemy, co? Pójdziemy do sklepu. Dzisiaj jest ładna pogoda, słoneczko w końcu przestało padać. Ale Janek właśnie zasnął w troszkę takiej dziwnej pozycji. Troszkę mam usiadać, o tak, żeby cię szyjka nie bolała, skarbiec, tak. No, szyjka by bolała. Ja sobie tu ogarniam, wyciągam ze zmywarki, troszkę posprzątam. Idę do sklepu zaraz z bobasami i odebrać paczkę, bo dzisiaj ma mi przyjść paczka. Zamawiałam sobie no ubrania z Zary. Okej, okay, wróciłam właśnie z zakupów, ze spacerku i odebrałam do szkolina, z przedszkola. I co? I przyszła mi paczka z Zary, więc będziemy sobie ją teraz razem otwierać. Sama jestem ciekawa, jakie mi te rzeczy przyszły. Mam nadzieję, że nic nie będę musiała odsyłać, że wszystko będzie pakować i będzie piękne. Okej, okay, mam tutaj taką marynarkę krop topową. No nawet spoko, powiem wam. Oczywiście nie do tych dresów, ale mam takie eleganckie spodnie właśnie w tym kolorze. I myślę, że fajnie to będzie wyglądać. Super, dobra, to jest fajne. Tutaj mam taką koszulę takim ala sweterkiem, zobaczcie. A, dobra, to może wygląda troszkę dziwnie, ale ja właśnie miałam ochotę, żeby zamówić sobie troszkę takie dziwne, może nie dziwne, brzydko to brzmi, takie niestandardowe ubrania, czyli właśnie takie, no wiecie, takie troszkę inne, o. I ja na przykład widzę, teraz mam pod spodem czarną podkoszulkę, więc to też brzydko wygląda. Ja do tego widzę takie jasne, eleganckie spodnie, albo nie, nawet zwykłe, jasne, kremowe rurki i myślę, że będzie spoko. I zobaczcie, tutaj mam też jeszcze coś takiego. Zobaczcie, to wygląda tak, bardzo fajnie. A to też mam mi mroki. Ty też taki chcesz? Tak. No to możesz się przymierzyć, jak chcesz. Chcesz mierzyć? Musisz się mierzyć? To jest gniło, czy to... O, najmocniej! Jest naprawdę fajne. Co tu jeszcze ma? Colin, co się stało? Co to? Jeszcze mam tu trzy rzeczy. Mam jeden komplet i mam... już wam pokazuję zresztą. Dobra, tutaj mam taki golfik w paski. Ten też mi się bardzo podoba. Bardzo fajny, cieplutki. Proszkowany, fajnie rozciągliwy. O, no, ten jest super. I tutaj mam w sumie taki zwykły golfik czarny, to wam nie będę pokazywać, bo wiecie, no, golf jak golf. I tutaj mam taki komplecik. Widać? O, widać. I Colin stwierdził, że wyglądam jak pająk. To jest taki, wiecie, to będzie fajna piżama. To mi się podoba jako piżama, zobaczcie. To będzie super piżama. To nie jest. Dobra, to mi się nie podoba, ale to będę po prostu mieć do spania fajne. Troszkę, no nie, to nawet wygląda jak piżama, więc w tym będę po prostu spać. Albo po prostu po domu. Dobra, robimy obiad, gościu, jestem głodny. Pomidory nie lubię. Dobra, żartowałam, tylko z makaronem zupa będzie. Okej? Okay? Okej. Okay. Zobacz, co tu jest. Ej, Colin! U ciebie widzę, Colin! Uciekaj!